Heroes of Warcraft. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z Hearthstone. Dzisiaj będzie oczywiście kolejny odcineczek z arenki. Miałem rzucić więcej odcinków od razu. O Jezu, przepraszam was. Cały czas mnie coś w gardło drapie. To jest trochę problematyczne. Ale niestety, tak jak mówię, nie udało mi się tego zrobić w zeszłym tygodniu. Dzisiaj postaram się dokończyć tą arenę, więc nawet jeśli będzie to więcej niż jeden odcinek, to wszystko będzie wrócone raczej. Raczej, powtarzam, bo zawsze może się wydarzyć coś, że nie będzie. W każdym razie w międzyczasie zostały wprowadzone zmiany tutaj w grze, a mianowicie zostało znerfionych kilka kart. Pierwszą z nich jest grubiański sierżant, który ma teraz jeden ataku zamiast dwóch. No jest to dość duży debuff, bo zawsze to często można było wystawić grubiańskiego sierżanta i zabić nim jakąś kreaturę z dwójką życia. A teraz to już jest kreatura 1 na 1 plus 2 ataku, no zawsze coś tam... No zawsze gorzej, tak? No, no takie nerfy. Jak to w nerfach, tak? Zawsze gorzej. Dalej mamy Kyozara Totemistrza. Tak szybciutko będę chciał, bo trochę się już tutaj wdaje w jakieś dygresje. Przyzwij losowy podstawowy totem. Wcześniej miał w ogóle totem jakikolwiek. Teraz tylko jeden z czterech podstawowych. To w sumie jest spoko, bo jak czasami się jemu wylosował ten taki 3x4 totem, tak? Golem... Jak to? Totemiczny golem, tak? Jak to się nazywa? Coś takiego, no to była masakra, nie? W trzeciej rundzie te kreatury takie mega, że można było naprawdę porobiona gra czasami. Dalej jest egzekucja, która kosztuje teraz 2. No to jest też taki dość spory nerw, bo tą egzekucję zawsze można było tam, wiecie, zrobić ogólnie turę i sobie tam za jeden tą egzekucję jeszcze ewentualnie na koniec dorzucić, nie? I to było takie bezproblemowe, albo na przykład użyć egzekucji i mieć jeszcze całą turę, nie? A teraz już te dwa many, no to jednak już mogą nam tutaj przeszkadzać. Myślę, że jeszcze będzie używana, ale troszkę pogorszy jej tutaj to używanie się, że tak powiem. Dobrze, dalej. Kruszoskalny oręż. Daj przyjaznej postaci plus 3 do ataku w tej turze. Czyli... kosztuje 2. Czyli też. No to wiecie, to jest teraz nerf na to combo takie z Dunhammerem i z tym wszystkim. Można było bardzo, bardzo dużo obrażeń zadać. No po prostu taki nerfik więcej mamy. Tu nie będzie to skąpić. Dalej, szarża. Szarża, która... to jest oczywiście nerf na tego Warriora, który umiał z Worgenami od razu z ręki, z jednej w jednej turze zabić ponad 30, tam nawet 40 parę obrażeń można było zadać w jednej turze, więc to jest taki nerf na to. Tutaj tak samo zew ostępów, dwa zewy ostępów u Huntera też były mocno OP, więc to jest po prostu za 9 w tej chwili, no już tak łatwo nie będzie, tak jak było to wcześniej. No i oczywiście tutaj Yogg-Saron dostał. Chociaż to akurat jest dla mnie szkoda, bo w sumie Yogg-Saron nigdzie nie grał. W sensie nie miał jakiegoś takiego value strasznego. Nie wiem po co to zrobili. I tak był strasznie losowy. I tak nie był grany chyba w jakichś takich konkretnych taliach, w którym się wygrywało i w ogóle. Wydaje mi się, że to bez sensu jest. Przepraszam was, naprawdę. To gardło mnie dzisiaj strasznie męczy. Ale dla mnie ten nerf jest zupełnie niepotrzebny. A właśnie, co do tego nerfa, co on w ogóle robi? Jeśli on... To chodzi o to, że jeśli on zginie, jeśli jakiś z jego speli zabije Yogg-Sarona, no to przestaje on kastować resztę speli. Moim zdaniem jest to zupełnie bez sensu. I niepotrzebne. No ten Yogg-Saron zawsze był bardzo losowy, no i on... Przecież on mógł równie dobrze przeciwnikowi zrobić problemy, jak i nam. Więc w czym jest problem?
Jeśli zrobił przeciwnikowi jakiś problem, no to dla nas dobrze, ale jeśli zrobił nam krzywdę, no to zrobił nam, no i to było porówno, tak? Każdemu mógł zrobić równo, tak samo bardziej, znaczy, tak samo bardzo mógł zrobić krzywdę. To prawda, wiadomo, są niektóre spele, też nie wiem, czy to też tak działało, że spele, które są typowo, że na przykład nie da się rzucić na przeciwnika, to on rzucał, musiał, znaczy nie da się rzucić na sojusznika, to on rzucał tylko i wyłącznie na przeciwnika. Nie wiem, co to tak było. No nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że ten nerf jest bez sensu. I dobra, kończymy te... W każdym razie polecam, teraz można sobie rozbić te karty za taką samą ilość proszku. I myślę, że u mnie Yogg-Saron sobie wyleci, jakaś inna legenda sobie wleci, bo to jest bez sensu w tej chwili granie Yogg-Sarona w jakikolwiek sposób. No, więc raczej będzie rozbijanko i pewnie zrobię o tym jakiś dodatkowy odcinek. W każdym razie my sobie kontynuujemy naszą arenkę. Na arenie też są zmiany, ale to już przy następnej arence będę omawiał zmiany na arenach, więc w tej chwili po prostu sobie zagrajmy. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że nie będę kasłał co 2 minuty. Też wydaje mi się, że będę. Okej, facet z Rivii. Prawie trafiliśmy na faceta z Rivii. Kontra Rexxar! Niech rozpoczną się głowy! Mój młot płonie świętym ogniem! Nasz młot płonie świętym ogniem, a my mamy... No, nie takie najgorsze rozdanie. Zobaczymy, co ma nasz przeciwnik. Przydałoby się coś na pierwszą turę, co prawda. A z tego, co pamiętam, to mamy coś na pierwszą turę. Ale w sumie na pierwszą turę możemy rzucić to. I to by się nawet opłacało, bo rzucimy w pierwszej, rzucimy sobie tanka, w drugiej rzucimy sobie tego, w trzeciej możemy sobie rzucić to albo to, cokolwiek. W sumie. Tak zrobimy. Rzucimy sobie tego. Proszę, ja chcę tego czy tego może? Tego sobie rzucę. Tego sobie rzucę, wiecie dlaczego tego? Bo on na przykład może być na tyle głupi, że jakiś spell może użyć we mnie na przykład. A jak już się pojawi prowokacja, no to prowokację bardziej chce się zabić. Taki ziomek 2 na 2 to jest, powiedzmy, mniej agrogenny. Przynajmniej moim zdaniem, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, jeśli jeszcze ktoś się... są tylko moje takie przemyślenia, doświadczenia, a teraz zobaczcie. Dużo lepiej, tak? Bo zostaje nam kreatura 3-2 na stole, a odwrotnie to by nam została ta druga. Teraz możemy sobie to 2-2 ładnie rozbić. I tutaj tego ziomeczka będziemy mieli 3-2 teraz na stole, a w trzeciej turze jest większa szansa na to, że on będzie miał wystawić coś z trójeczką życia. Nie podoba mi się. Krytyk? Chowa pułapka. Okej, okay, no podejrzewałem, ale przyszła nam fajna bestyja, więc sobie weźmiemy bestyję. Gotowe. Bo czemu by nie? Aha, a to jest akurat fajne. Tylko wiecie, co jest niefajne? Że nie mogę tego skombić z tym. Bo w sumie... Znaczy, mogę, ale wtedy zniszczę... Znaczy, mógłbym zrobić tak, bo on najpierw przyzywa... trzech, i mógłbym sobie rzucić to... Bo on ma 5 aż tych, 5 użyć, nie? Wtedy, jak będzie miał już 3, aż sprawdzimy, bo to mnie ciekawi, czy rzeczywiście to tak zadziała. Jeśli rzucę sobie to... Sprawdzę, no najwyżej przegram, no mówi się trudno, nie? O ty dziadu. No dobra, ale mamy tego. Mamy tego ziomeczka. Cztery. Czekam na rozkaz.
Okej. Okay. Robimy tak. W następnej turze możemy... Podejrzewam, że on tym rąbnie w to, no dokładnie. A tym rąbnie w to? Serio? No to nie było zbyt mądre, kolego. Autograf? O ty, Mendo. O ty, Mendo, ale tanka się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, sprawdzamy naszą teorię. Czekam na rozkaz. Dobrze. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Najpiękniej. To działa tylko na prostacz. Płon. Gotowe. Okej. Okay. Coś tam mamy na stole, nie? Okej, okay, on się tu wytrajduje. No co za menda? Serio ma tyle tych? Czy ja mam konsekrację jakąś? Chyba niespecjalnie. Co ja tu mogę zrobić? 5, 6, 7. Mogę rzucić to, czy tylko punkty zdrowia ten... O, to jest akurat dobre. Tarcze w górę! Okej. I teraz jest pytanie. Teoretycznie może mi coś tutaj trochę naklepać, ale... Okej. Okay. Wilka rozbije, nie? Nie? To akurat jest ciekawe, że nie rozbił wilka. No niedobrze, niedobrze. Niedobrze, że nie mamy tutaj nic do zniszczenia. Aha, cofnął sobie go. Okej. Okay. To jest akurat dla nas nawet nie najgorszy plus, bo... Kurde, ten kurde ziomek tutaj trochę zawadza, nie? To przyzywa... Dwa pająki, jeden na jeden. No, teoretycznie wcale nie jest lepiej. Z tego względu. A może zrobić tak? Dobra, mogę sobie rzucić tak. Mogę sobie rzucić tak. I mogę sobie rzucić jeszcze tak. Jak zabiję tego, niech będzie 7, 8, 9. Kurde, mało życia, mało życia. No ja mówiłem, że to może być słabe. Aha. Okej. Okay. Wiem, że tym mi walnie w twarz. No i co jeszcze, proszę bardzo, pana? Aha. Aha, no super. Co to robi? Przez wielkiego złego wilka 3-2. Ja pitole. No to także tego. No nic, no bywa i tak, nie? Nie było szans, on miał straszne komba tam i takie rzeczy. Miniłem jak mogłem, ale nie mogłem bardziej już. Możliwe, że popełniłem jakieś błędy. Możliwe, że się skusiłem za bardzo na to kombo. Ale nie przypominam sobie, żebym coś tam odpuszczał przez to kombo. Nie no, jemu te tanki zrobiły robotę straszną. Gdyby nie te tanki i że tam miał tych dwóch ziomków po 1 HP, to... Liadrin kontra Valera! Najpierw jednego tanka wystawił, potem następnego i dziękuję, do widzenia, nie? Mój młot płonie świętym ogniem. No dobra, twój młot płonie świętym ogniem. Znaczy mój w sumie młot płonie świętym ogniem. No i super. Mamy jajko na pierwszą turę. Okej. Okay. No wyrzućmy sobie jajko w takim razie.
O ile mi go nie silensuje, to będzie spoko. Znaczy, o ile będę miał czym to jajko zbufować. Coś tam mam, bo ogólnie to ona tego jajka może nie bić w ogóle. To w sumie byłoby logiczne. O, ten fajny rewers, mam sobie go ustawić. Miałem sobie go ustawić. Aha. No cudnie jak na razie się zapowiada. Już straciłem inicjatywę w tej chwili. Założę się. No, może nie nawet. To akurat jest nie najgorsze, nie? Ona też nie miała co zrobić, użyła tylko Hero Power, więc to jest całkiem. Mogę sobie rzucić tego albo tego. A rzucę sobie tego. W sumie są bardzo podobne funkcje, tylko tego odpalam dzięki mojemu Hero Power, a tego nie. A tego w sumie mogę odpalić o coś mniejszego. What? Dodań broń 3-2 do twojej ręki. Dobra, no zróbmy tak. Niech on to sobie zabierze. Aha, broń! Aha, w ten sposób. A to mi się podoba akurat. Bo on musi jeszcze tą broń sobie wystawić. Ja myślałem, że tutaj mu dodaję, w sumie do ręki. No tak, logicznie, tak było napisane. Menda. Ale ładnie, ładnie, bo nie ma co zrobić. No, Filbot mnie nie urządza, to też mnie nie urządza. To już mi się nie podoba. Dobra, zrobię tak, żeby dobrze manę wykorzystać. Zrobimy sobie więcej tematu. Zobaczymy, co tu ciekawego. No teraz drugiego takiego... Kurde, strasznie dużo kart ma na ręce. A ja... Aha, dobra, no mam tego ziomka, więc... Ale jego może zniszczyć tą bronią. No, na jeden raz, więc tylko mi jedną kartę dobierze. Co nie jest fajne wcale. 3-1. A to jest akurat bardzo fajne, moim zdaniem. Znaczy ja sobie zrobię tak. Wow, jakoś strasznie słabe karty jej podeszły widocznie. No to... Już jestem zadowolony, bo już była jedna przegrana, jedna wygrana w odcinku. I mamy tylko dwa zwycięstwa. Chciałbym zrobić chociaż 3. Ale... Na razie poszło szybko, ale... Wiecie, że wystarczy już mi tylko jeden błąd i będzie koniec. Nie wiem, czy to będzie śmieszne, czy nie, ale... Nie, to będzie smutne. Jak zrobię dwie wygrane, to będzie smutne. I myślę, że... W wypadku, w którym zrobię teraz dwie wygrane, to chyba seria z Aren będzie raz w miesiącu. Liadry, bo... chyba nie ma sensu. Marnować złota. Mój młot płonie świętym ogniem. Twój młot płonie świętym ogniem. Dobra, trójki ujdą, ale chciałbym jakieś mniejsze. No tak. No cholera, tym razem tylko troszeczkę ma lepszy start. Tak troszeczkę tylko. No, mógłbym rzucić tego w sumie, Jutka, ale... Wolę wystawić teraz na przykład tanka, nie? A teraz... No, znaczy co prawda on może mi teraz, jak ja tego tanka wystawię... Tego tanka wystawię, to jestem. Znaczy, on jest w stanie mi teraz tutaj napsuć trochę.
Znaczy napsuć, w sensie wystawi sobie Hero Power, tylko że jak użyje Hero Power, to już nie wystawi nic więcej. Więc ja byłbym z tego akurat zadowolony. No jak mu da jeden do HP... Dobra, nie dał mu. Nie, to jest spoko. To jest spoko. W tym wypadku jest nawet bardzo fajnie, bym powiedział. Chociaż nie jest fajnie wcale. Nie jest fajnie, bo nie mam co zrobić teraz. No mogę tego wystawić, ale po co mi to? Mogę to wystawić, ale po co mnie to? Chyba muszę. Musimy oczyścić słoneczną. Muszę, żeby nie stracić tego, żeby nie stracić tempa, nie? On teraz no, musiałby mieć coś. A Roach ma bardzo dużo możliwości w sumie. Jak teraz dobrał coś, żeby mnie zabić, to się wkurzę, wiecie? To działa tylko na prostaczków. A, okej. Okay. Zagrajmy ostro. Okay. Dobra. Co mamy za 4? Mogę sobie tanka znowu 3-3 przyzwać. Co w sumie daje mi możliwość zabicia tego. Tylko wystawienie tanka 3-3. A może. To już w sumie to jest lepsze. Tak? Też nie, no to by było lepsze na następną turę chociażby. Ile to ma? 4-3. To też bez sensu. Nie, dobra. Musi wyjść tank. Musi wyjść tanek, bo... w piątej kolejny tank. W szóstej... Klasa, proszę o uwagę. W szóstej nie wiem. Dobra, zobaczymy. Gotowy do nauki? Strasznie niedobrze. Ewentualnie mógłbym sobie tego 4x4 wystawić, ale to mi nic nie da, bo stracę znowu mnóstwo tego, a nic nie zyskam. Stracę mnóstwo, a nie zyskam nic. Znowu mi brakuje jakiegoś removalu. Mogę sobie tego z Gitgeshem. Ale on jest taki... No, musiałaby nie mieć czym mi zniszczyć. Chyba sobie jaja robisz! No dobra, no. Niedziutek, ten sam co ja go mam. Oczywiście tym. Aha, nie, tym dziutkiem. No tak, no pewnie! Ajajajajajajaj. Mogę 4-2, a nie, mogę sobie zmienić tego ziutka na w sumie na 3-3, co akurat dla mnie będzie dużym plusem. Plus to. No, plus niewiele, ale to mogę zrobić. Czekam na rozgotowy. Ziut już jest. No to jest na przykład mega dla niej. Ja mam takie bronie, że szkoda gadać, nie? Okej. No tego dziutka sobie zabiję, więc to jest... No i tak dostaje... Chyba nonsens, co? Wstawię tego. Bo mi 10 obrażeń leczy. To walki! No nic nie jestem w stanie zrobić już. Znaczy, no raczej nie jestem w stanie nic zrobić. Cały czas miałem rację. O, to... I co jeszcze? Nie gram paladynem na arenie, więc... Jeśli kiedyś jeszcze będę chciał zacząć na arenie, to nie oglądajcie. Paladynem znaczy się.
No bo to było bez sensu, nie? Tu nie mam żadnego removalu, nie mam żadnego tanka. Tyle możliwości. Tyle możliwości, a dupa blada. Załamka. To działa tylko na dostawę. Czekam na rozkaz. Dobra. Nie ma sensu, przedłużam sztucznie. O! To chyba będzie, to jest nagroda pocieszenia. Nie. Dwóch, wiecie co? Szczerze mówiąc, dwóch zwycięstw to ja już dawno nie miałem. Nawet zazwyczaj 3-4 to się udawało. Ale 2. Jeśli umiecie tak grać jak ja na arenie, to nie róbcie ale. Teoretycznie na arenach się powinno zarabiać. Dobrze. Słuchajcie, ale jeszcze nic nie jest stracone, jeśli tutaj będzie legenda. To jesteśmy na plus. Mogło mi Joksarona tutaj dać? Okay. Masakra. Dobra, jeszcze sobie zerknę jedną rzecz. Mamy jeszcze jakieś 3 minutki. Dwie minutki, trzy minutki, tworzenie kart. No dobra. Wow, ile mamy w ogóle proszku z nowych kart? 280 proszku, fajnie. W każdym razie ja chcę zobaczyć teraz moje karty, a mianowicie mojego Joksarona. Który jest gdzieś... Tych kart jeszcze. A no tak, to jest jeszcze z ostatniej przygody niepoodkrywane karty. Medif. Coś tam, coś tam. No gdzie jest mój Joksar? O, jest Joksar. Ja go w tej chwili mogę odczarować. No, za całe 1600. I wiecie co? Zrobimy sobie to jeszcze dzisiaj tak na... Żeby tutaj mieć dobry... Jokroach tempo... Mag. Aha, bo ja go mam w tempo magu. To nic. Chcę. Wyrzucimy sobie go. No. No i fajnie. I bardzo dobrze. I mamy trochę proszku teraz. 1900 proszku mamy, więc będzie można sobie coś skraftować, ale jak na razie żadnej legendy nie potrzebuję, więc... Znaczy, chyba że będę tworzył teraz nowe deki, tak? Już nie robiłem jeszcze żadnych deków po wyjściu nowej przygody, więc teraz na pewno jakieś nowe deczki już w przyszłym tygodniu będą. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Wiem, że... wiem, że arena była żałosna. Ale no... Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Następnym razem najpierw będę nagrywał arenę, a później będę decydował, czy ją wystawić. No, w każdym razie jeszcze raz. Na razie. Cześć.